Tu nie jeżdżą takie auta, w których jest tyle miejsca. Boże, co za głupia gra. Halo, halo, dzień dobry moi kochani. Kolejny odcinek GTA San Andreas. Nasz schamiały, ale bogaty murzyn Carl Johnson rusza na kolejną misję. Już zaczynaliśmy robić tę misję, ale niestety zginęliśmy na tej misji. Masz swoje żetony, więc musimy ją zrobić ponownie. Musimy pojechać w kierunku fabryki na przedmieściach miasta i przerwać operację naszych przeciwników. Kim są ci przeciwnicy? Nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że podrzucili nam żetony i obrazili naszego szefa Uziego. A my nie możemy pozwolić, żeby ktoś obrażał przecież naszego szefa Uziego. Co musimy zrobić? Musimy ich zabić, bo jak nie podoba nam się, jak ktoś coś robi, to się go zabija, prawda? To jest najlepsze rozwiązanie. Pablo Escobar takie poleca, bo on takie stosował i przecież żyje, nie? A nie, jednak. No dobra, no to co? Ale do pewnego momentu nawet nieźle mu szło, więc może nie hejtuj, tylko zrób lepiej. Najpierw zrób, będziesz miał kolego swój gang i kartel narkotykowy, wtedy będziesz robił swoje decyzje. A proszę nie krytykować tutaj pana Escobara. Yo, puta! Puta madre, kurwy! Dobra. Okej, jesteśmy już niedaleko. Lecimy sobie, pewnie powinienem zacząć w tamtym... powinienem zacząć w tamtym miejscu, gdzie to by się... Ale nie go jebałem. W tamtym miejscu, gdzie to się działo, ale nie szkodzi, myślę, że spoko. Za chwileczkę zresztą tam będziemy, dobra? Na spacebarze sobie troszkę skręcimy. O, sorry. Wyglądał trochę jak policjant, ale na szczęście nie był policjantem. Miał też jakiś taki mundur dziwny. Dobra, a i daleko jeszcze? Daleko jeszcze? No to daleko czy nie? Dobra, jesteśmy tam. Przebić się przez płotki! Dobrze! Tak się to robi. Moja krew, dobra, nie idziemy od głównego wejścia. A, tutaj dobrze byłoby faktycznie kamizelkę mieć, zanim tam wejdziemy. No ale dobrze, już trudno. No ale dobrze, już trudno. Bez kamizelki pójdziemy. Dobra, musimy bardzo pomalutku tutaj wejść. Bardzo pomalutku ich tutaj zabijać. Pojedynczo, ostrożnie i metodycznie. No i się zaczęło. Dobrze, pomalutku, pojedynczo. Niech to oni się do mnie wychylają, nie ja do nich. Nie więcej niż jeden naraz. Dobrze? Dobrze? Tu biegnie Cfeloza. O nie, to jest ten ze spasem, on zadaje miliard obrażeń. Zdychaj, dobrze? On nas poprzednio załatwił. Dobrze. Jeszcze ktoś? Tam są jakieś łby. Truskulowe łby. Dobra, idziemy. To jest ten spasik. Podniosłem go, nie, zniknął, ale do kitu. Nie mam limitu czasowego na zniszczenie tutaj tych rzeczy. Co jest w miarę spoko. Tu gdzieś biegły te ziomki. Tu są. Dobra. Dobra. Wszyscy porobieni. Jak ja mam to teraz zniszczyć? Co jest? Dobra. Ja mam to zniszczyć? Co mam z tym zrobić? Tak, mam to zniszczyć. Dobra. Dobra. No to wystarczy w to postrzelać. Może tak będzie szybciej. Bo zadaję więcej obrażeń. No, delikatnie szybciej powiedzmy. Nie robi to aż takiej różnicy. Nie mam niestety żadnej potężniejszej broni. O, ale proszę bardzo, mogę teraz poruszać się podczas celowania. Bardzo ładnie, to mi się podoba. A to jest M4, to jest oddzielnie jak kałasz. Dobra. Ale z kałacha już mam mistrza, a to by wyjaśniało, dlaczego M4 mi się mogła... Tfu, dlaczego kałasz mógł mi się wydawać lepszy od M4. Z prostego tego powodu. Ale zobaczcie, jak to idzie do przodu, jak z niej strzelam. Opłaca się niszczyć z niej. W takim razie, żeby na maksa sobie poziom zboostować oczywiście. Zwiększona. Zajebiście. Dobra, zadanie. Zadanie wykonane. Dobra robota, zadanie wykonane. Wracaj bezpiecznie do kasyna Uziego. Proszę bardzo. Wrócę jak najbardziej bezpiecznie. Cześć, Cfelu. O nie, czemu policja na mnie biegnie? Co wam się pojebało? Przecież zabijam złych ludzi, którzy robią złe rzeczy. Czyli jakże zabijam złych ludzi, to powiedzcie, o chuj, nie powinna mnie ścigać.
Kurde. Kościół. O chuj no. Ja pierdolę, kumacie to kurry. Dobra, tym razem się trochę lepiej przygotowałem. Zabiłem ich wszystkich przed wyjściem stąd i postawiłem sobie zajebiste auto, które swoją drogą będę chciał zupgrade'ować, sobie zostawić gdzieś w garażu, żeby mieć na przyszłe misje po prostu, jeżeli tak się stanie, że na przykład zginę, to na sejwie będę miał to auto w garażu, nie? I wtedy będzie light. Tylko muszę nim jeszcze dojechać i spróbować się nie rozwalić. No to najwyżej gdzieś po drodze zahaczymy o jakiś pain spray po prostu i wtedy nie powinno być absolutnie żadnego problemu. No i kurde, rozwaleni, dobrze, dziękuję. Po raz kolejny. Tak w ogóle teraz sobie jeszcze poszedłem po kamizelkę i bardzo dobrze, bo się okazało, że przy drugim podejściu zagrałem gorzej nieco i musiałem i dzięki tej kamizelce żyję w ogóle, o może tak. Wydaje mi się tam parę razy głupio ostrzelać po prostu. No bo tu mamy pain spray za sobok. Autoban. Siema. Panie gliniarze. O, widzieliście, now you see me, now you don't. Pięknie. Dobra, już mi gwiazdki zniknęły. Pięknie pomalowane auto. Jeszcze sobie je zabudujemy. Nagramy coś wieżanie. Już mi przeszło, w ogóle chyba mi minęło też całkiem bycie poszukiwanym. No to zajebiście. Dobra, nie wiem, czy tutaj mam garaż. Nie wiem, że... No ty kurwa gnoju. Zrespił mi się przed maską. Widzicie? Ten też się zrespił. A się pojawiają z dupy. O, i nagle są samochody, widzicie? Których nie było. O, i tak samo, nie było samochodów, a są. Dobra, wracajmy bezpiecznie do Uziego. Kurde, jakie te auto traktuję. Beznadziejnie. Może tu mogę jakoś na przykład odstawiać auta. Zobaczymy. Super, super samochód w fajnym stanie. Dobrze, że zapłaciłem za jego naprawę. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Nie, zajebiście. 10 koła i szacunek. No i to jest misja z głównej tej. Dobra, tu jest warsztat. Do niego sobie podjedźmy. Sobie zrobimy jakiś mały upgrade. A tu chyba dokładnie w tym miejscu nie mam garażu. Pewnie musiałbym kupić jakąś posiadłość, ale to też jest nie problem dla mnie przy aktualnym stanie pieniężnym. Więc możemy sobie coś kupić. Tu są zielone domki, tu jest na przykład The Camel Toe. Camel Toe. Okej. Camel Toe, to jak ktoś nie wie, to jest to, jak kobiecie się ma obcisłe bardzo spodnie i jej... Szukam słowa takiego. Nie, to jest, nie ma słowa. Mamy albo wulgarne, albo takie zabawne jak dla dzieci, nie? Nie mamy takiego normalnego. Albo medyczne z kolei. Więc dobrze, powiedzmy, że siusie. Jakiej siusia zasa spodnie, spodenki, to wtedy się robi camel toe. Gdzie tu jest niby warsztat samochodowy? Bo ja nie widzę. To jest tamto? Body Swap Shop? Aha, to jest to, no dobrze. Bo to tak po nazwie zobaczyłem Body Swap Shop. Ja mówię, to przecież nie będzie do aut. No ale chyba jest jednak w takim razie. Kolory nitro, koła, hydraulika. Drugi kolor. A tu mi nie naprawiasz od razu tego auta? Nie, chyba nie. A, już naprawił, dobra. Zróbmy sobie czarny. A drugi kolor niech będzie żółty, dobra. Koła importowane, atomowe. O Jezu, ja nie wiem, jazda terenowa. Mega. Groove. Wezmę jazda terenowa, jeżeli to cokolwiek więcej mi da, to spoko. Nie wyglądają najładniej. Nitro 10-krotne, 1200, spoko, hydraulika. Ulepszenia hydraulika. Zajebiście, dobra. No i to jest autko. Kozak. Tylko teraz potrzebowałbym jeszcze, ja bym chciał je tak zapgrade'ować, tak, żeby ono szybciej jeździło, było bardziej wytrzymałe. Mogę takie rzeczy porobić? Tu nie ma chyba takich, takiego miejsca, gdzie mogę taką rzecz zrobić. No nie ma. No dobra, to po prostu tu sobie coś kupmy. Tu gdzie jest ten domek. Kupmy sobie garaż, żeby móc to autko tam zostawiać. I w razie czego, nieważne co się będzie działo, czy tu jest save'a,
I tutaj mam. I tu jest garaż, bo tu widzę. Przy tym miejscu, prawda? Czy to jest coś, co nam po prostu daje ten? 6000 dolarów tylko? Co to jest? Hotelowy apartament. Ale ja tu nie mam garażu. To po co mi to? No nic, ale mogę tu save'ować. Szukamy. Spokojnie, na pewno gdzieś będzie garaż. No mam takie zajebiste auto. W sensie, pewnie, że je będę rozwalać. Ale przynajmniej zawsze będę miał taką świadomość, że mogę podjechać je naprawić. I warto to zrobić, bo to jest zajebiście szybkie i dobre auto. I opłaca mi się to, tak? Jedziemy sobie tam, za to do super nowiutkich, najlepszych apartamentów na świecie. No tu musi być garaż. Musi być przy tym. No tu jest garaż w tych apartamentach. To nie ma innej opcji. Tylko pytanie, ile to będzie kosztować taka przyjemność. No, bo może być całkiem sporo. Jest garaż. 20 tysięcy, to light. Jestem bogaty. Jestem zamożnym murzynem. I teraz robimy sobie to, że wstawiam tam auto. W taki sposób. Idę zasejwować i mam save'a z autem. I tak się to robi. Jaka zajebista chałupa. O kurde. Za 20 tysięcy dolarów, jeżeli można kupić coś takiego gdziekolwiek, to niech się ktoś odezwie, to chętnie kupię. Serio. Za takie pieniądze. Taka chata. To jest czysta zajebistość. Dobra. Jest moja maszyna w garażu. Nareperowała się chyba automatycznie też, jak jest w garażu. No i perfekcyjnie, no i tak się to robi. Drogi babciu, bo cię rozjadę, jedziemy na misję kolejną, kurna. Auto mamy w kolorach naszego smoka w kasynie Four Dragons. Perfekcyjnie, żeby pokazać solidarność z tym miejscem, wszystko zaplanowane. Wcale nie tak, że przypadkiem, bo mi się te kolory po prostu spodobały. Wszystko zaplanowane, byczy, no i mamy ogarnięte, zajebiście. Chata, parking, garaż, wszystko. I to jest spoko, bo to trochę mniej się będę denerwował, jak będę teraz jakąś misję na przykład uwalał, czy coś. No będzie tak, że nawet przegram misję, ale dobra, to wiem, powiem sobie, mam zajebiście szybkie auto, szybko dojadę na miejsce, nie ma problemu. I nie będzie problemu faktycznie, więc będzie spoko. Tam w kontekście kasyna to ktoś mi napisał, że muszę misję w ogóle dla kogoś zrobić. Znaczy w kontekście zielonego dolarka. Co jest? Nie, tu jest misja? Gdzie tu jest misja do wyjęcia? Tutaj jest Don Peyot. Hello. Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Okay. No to lecimy. Odszukaj Paula i Makera. Ojejku. Dobrze, są na mapie zaznaczeni chociaż. O kurde, no to ich ładnie wywiozłeś, kumplu. To żeby tam się dostać, to najszybciej muszę na północ i autostradą tu i potem na lotnisku wziąć samolot i przesiąść się w ogóle w samolot. Dobrze, no to tak zrobimy. W takim razie, to czy ja mam jakąś historię w takim razie dla was, odpowiednią dla takiej podróży, bo to jest misja fabularna, jak rozumiem, musimy ją zrobić, bo no bo żadnych innych też nie mam, dolarkowe mi się skończyły, nic innego nie mam, to było pod tym kasynem, więc zakładam, że to jest to i zrobić to musimy, więc spoko, być może te ziomeczki będą w jakiś sposób tam istotne dla fabuły, prawda? Czy ja mam dla was jakąś historię? No tak rzuciłem, no ty kurwa, jak ty skręcasz, patrz jak jedziesz, patrz te ciało. Co za gość? Co za człowiek? No co wy wyprawiacie w ogóle? O co wam chodzi?
że oni mi rozwalą auto. Te gnoje. Już jest do kitu. Jezu, co za łby. To jest pewien spray, podjadę szybko. No nie, no i zobaczcie, co się dzieje. Tak, tutaj będziemy skręcać potem w lewo. Stąd bardzo wygodnie sobie. Najlepiej, jeżeli zmienimy stronę na tę. Dokładnie. I jesteśmy sobie tutaj. I zaraz sobie zmienimy stronę. Wygodnie, elegancko. Pięknie, ładnie i już to, zlecimy prosto na miejsce. Ale zobaczcie, jak szybko się tym porusza, naprawdę. Dobra, teraz tu muszę w prawo odbić. Tak, prawą stroną generalnie, cały czas trzaskamy, bo wtedy będziemy mieli szansę pocisnąć prosto, tak. I lecimy, moi drodzy, zobaczcie, jak się fantastycznie tym jeździ, serio. Serio, te kilometry nie istnieją. Musimy jak najbardziej prosto pojechać, czyli tam. Dobrze? Ej, naprawdę, grzeje się tym autem, ja pieprzę, wykurwiać nam z drogi, jak mnie zatrzymujecie. Naprawdę, bardzo szybko się jedzie, w sensie nie widzę sensu nawet wsiadania w samolot, tak myślę. Że dobra, wrócę tu. O kurwa. Obróć się. Dobrze. Bo bałem się, że mi nie zrobi. I zrobimy sobie tutaj save'a. Zbierzemy przy okazji kasę. Ale sobie zrobimy save'a. Dlaczego? Dlatego, że... O, 2700 od razu dla mnie. Dlatego, że stąd może być prościej później. Zobaczymy, czy będzie prościej... A nie ma save'a, bo jestem w trakcie misji. Jakie to jest głupie, że nie można save'ować w trakcie misji. Skumajcie to. Głupotę tego. No dobra, to zaryzykujemy. Nie, tam będzie, wiecie czym najlepiej? Najlepiej tam będzie jetpackiem się dostać. Taka prawda. I później po to auto sobie tutaj wrócimy. A najlepiej tam się będzie dostać jetpackiem. Zacząłem o tych Simsach mówić, nie? Kurde. Aż w sensie chyba się zacznę nad tym zastanawiać. Tylko najpierw podejrzewam San Andreas sobie skończymy. Po San Andreas jeszcze zrobię ankietę, ale jak już robiłem na hajsownikach, to raczej GTA 5 będziemy sobie robić kampanię, fabularkę, żeby GTA 5 ruszyć z seryjką elegancką na kanalik. I kurde, fajnie byłoby wtedy równolegle z GTA 5 odpalić te Sims. Ale tutaj nic nie obiecuję, bo pamiętajcie, że ja często mam coś w planach, a później się okazuje, że robię coś totalnie innego. Więc tutaj absolutnie nie traktujcie tego, proszę, jako wiążącą obietnicę, że seria się pojawi, tylko jako luźne dywagacje moje na temat, czy być może warto byłoby tę serię zrobić. Bo ja wiem, że czasem się powie i będą mówić, obiecałeś serię, gdzie jest ta seria? Koniec, a ja do teraz dostaję maile. Gimper, gdzie jest Banheld? A co to jest Banheld? Banheld to jest seria sprzed 4 lat, która miała 5000 wyświetleń, ale nie szkodzi. Ludzie pamiętają Banhelda i pytają cały czas, kiedy Banheld. Znaczy to fajne, bo to dla mnie czuję wtedy, że wow, ktoś mnie długo ogląda i w ogóle. Ale z drugiej strony, no skoro nie ma go 4 lata, to raczej to już nigdy Banheld, nie? Hello? Hey, anybody out here? The truth sent me. Hey, over there. Hey man, you all right? Kin hell. I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry! You're not a fucking raspberry! I can't feel my legs, RP! I've wanked the use out of them! Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh! Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? Alright. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Ten dobrze, że nie mam tu auta. Musisz znaleźć parę, w którym są co najmniej dwa fotele dla pasażerów. Chodźcie tu! Co za farfocle, głupie, jeszcze za mną nie chcą iść. Zabrało mi jetpacka. To jest bez sensu, bo... Zabrało mi jetpacka. Nie ma tu żadnego pojazdu oczywiście. Dobra, tu jest niedaleko droga. Dobrze, kurwy pizdzielce. Pójdę sobie sam po pojazd.
I po was wrócę tutaj. Co za downy głupie. No tu nic nie jeździ. Tutaj coś może. No już prędzej. Mam spadochron? Nie, no nie mam, to się zabije. Muszę tędy przejść. Maa. No, więc zastanawiałem się nad tymi Simsami i to kurde byłoby fajne, jakby to porobić. Tylko pewnie będę prosił was o pomoc. Wtedy nie wiem, jak do czwórki jest z importowaniem całych rodzin, bo ja bym zrobił wtedy, nie wiem jak to jest w czwórce, musiałbym właśnie ją obejrzeć. Wtedy ja bym zrobił tak, że całe otoczenie bym zrobił oddzielne i tam nie byłoby żadnych Simów, takich zwykłych Simów. Tylko bym tam powrzucał samych jakichś potworzonych przez was, nie? Wasze rodziny. I można by tam zrobić właśnie jakieś rodziny po YouTube'owo zrobić, nie? Jakieś Meme Familia, Rich Zone, Rojewskich oczywiście nie może zabraknąć, jakichś Maciaszków, tam, że jakieś takie śmieszki głupie robić. Masę rodzin po prostu, pewnie rodzina z Groove Street musi się pojawić totalnie w ramach GTA i tak dalej, jak najwięcej takich rzeczy. I wtedy wprowadzić ich wszystkich na jedno otoczenie, no i nie wiem, robić jakieś rzeczy w każdym odcinku, na przykład inną rodziną sobie grać, czy coś takiego, nie? Wprowadzać nowe na to otoczenie i tak dalej, jakieś challenge nimi robić, czyli na przykład, że nie wiem, gang z Groove Street będzie łupił rodzinę Maciaszku, czy jakieś takie głupoty można wymyśleć totalnie, bo to jest świetna piaskownica. O nie, no i nie mogę tam wjechać, co za gówno! Oddawaj mi auto. Powiem prędzej biadę. To są co najmniej dwa fotele dla pasażerów. Tu nie ma dwóch foteli dla pasażerów. Ooooo! Ja pierdolę, przyjechałem tym autem, jest za małe! Bo nie może nikt z tyłu usiąść. Ale tu nie jeżdżą takie auta, w których jest tyle miejsca. Boże, co za głupia gra! Uważam, że w całej świetności fabularnej im dalej jesteś... Dobrze, taksi. On ma miejsce z tyłu. W całej świetności fabularnej tej gry i pod wieloma innymi względami jest rewelacyjna. To po prostu idiotyzm niektórych misji jest po prostu przerażający, bo on tak sztucznie przedłuża głupio czas rozgrywki. W stylu właśnie musisz znaleźć auto z dwoma przynajmniej fotelami czy coś tam. I oczywiście jest to powiedziane, jakby to było powiedziane tak, o, spoko. Ale jest to powiedziane w miejscu, gdzie takich aut praktycznie nie ma. Albo jak jest już takie auto, to na przykład jest za słabe, żeby podjechać pod górę. Kumacie. To jest do dupy zupełnie. Trzeba kombinować, rozpędzać jakieś tego typu sprawy. Zobaczymy, czy ona tu podjedzie w ogóle, ta taksówka. Dobra, podjechała. Żeby móc ich przewieźć dopiero. I to jest bez sensu, bo na tym się traci czas, tak głupio, to jest denerwujące, irytujące, nie powinno tego być. Mam nadzieję, że w GTA 5 tego nie będzie, jak już sobie przejdziemy. Dobrze. Zabierz do hodowli węży, gdzie jest hodowla? Dobra, na szczęście niedaleko. Macie szczęście, goście, nie? Jakby to było gdzieś dalej, bym pierdolnął po prostu wami na głupie ryje. No nie mogę, bo to jest też misja fabularna, nie? Mecca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. No lecimy na hodowlę. Bo powinienem jak najszybciej do drogi się skierować, zamiast tutaj tak kluczyć. No ale dobra, tutaj powiedzmy, że jedziemy względnie w kierunku tam. Spoko. Koniec się nie bójcie. Hodowla węży, witam. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Co za downy? Wykurwiać. Dobra, odwozimy ich do kasyna gdzieś tam w Las Venturas. Wsiadać. Pajace. Te głupki. Naruchali grube tępe cipy i teraz mają problem. Zanim tu, to pojedziemy tu, bo tu mam lepsze auto. Przejdziemy do Banshee i w 3 minuty tam dojedziemy. Chodźcie. Pajace. Seems you boys had a good time. Hey, what about the band? We'll just have to pray they've made it to civilization. Keyboard list and drummer's a ten a penny anyway. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere up here. Nic się nie bójcie.
Moje auto! Gwizdnęli mi auto! No nie! Na mojej posesji! Jak śmieliście, wy kurwa gnoje! Big floppy sausage sticks, empty saddlebags are these things! Rosie's a man! And stop touching yourself! It's just a corporate password! This is a stressful situation, man! You're fucking telling me it is! Ah, Kenny, you too! Hey, he's starting it! Zamienił, kurwa Boże. Dobra, nic nie szkodzi. Jesteśmy już w mieście. Na pewno będziemy się fantastycznie bawić wszyscy. Prawda, chłopaki? Będziemy się super bawić, jak was będę odwoził do kasyna. Zajebali mi auto, które wpierdoliłem worek siana. Nic nie szkodzi. Bo nie wiedziałem, czy mam nim pojechać, czy jetpackiem. Dobra, znajdę sobie nowe, mam dużo pieniędzy. To jest fajnie, muszę tak powiedzieć, to jest... To się nazywa bogactwo. Ukradli mi auto. Dobra, kupię se nowe. Mam dużo pieniędzy. Niektórzy tak mówią, jak trochę więcej zrobię, tak na przykład można... A nie wiem. Jak się w restauracji kupić nawet bardzo drogie jedzenie, ale nam nie smakuje, no to spoko, możemy je zostawić, bo mamy dużo pieniędzy, więc to przecież spoko. To tutaj gość może... auto sobie zostawić, bo ma tak dużo pieniędzy. To jest skala posiadania pieniędzy. No tak jak Elonowi Muskowi zestrzelili jakiegoś satelitę wartego ileś tam miliardów dolarów. Bo Zuckerberg, czy tam Elon Musk zestrzelił chyba Zuckerbergowi, czy coś takiego. I rozmowa pewnie wyglądała: no dobra, mordo, spoko, coś tam puścić mi w barterze, jakieś rzeczy za parę miliardów innych, tak dalej, jakoś się rozliczymy przy następnym spotkaniu. Spoko, będziesz miał kasę, nie? Kwestia skali. Niesamowite. Już. Zadowoleni? Come on then. Let's go in and see Rosie. Harry Potter! Kemp Hall, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away! I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known. And instead, I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Carl. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. Aye, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Co jasno. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. No i pięknie. Tak się to robi. Dobra, moi kochani, wracamy w tym momencie do bazy. W takim razie robimy jakiegoś save'a. I dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Dobrze, na kolejnych filmikach. Cześć!